Siemano, witam was w kolejnym odcinku ze strony CSGO Skins na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie tworzyli tutaj bitwy z tymi skrzynkami limitowanymi. One jeszcze na CSGO Skinsie będą przez 3 dni oraz 15 godzin. Także tutaj no skrzyneczki są dosyć ryzykowne, mamy bardzo małe procenty szans na drogie skiny. Także może być w tym dzisiejszym odcinku ciekawie. 2900 zł mamy na ten materiał. No i przypominam wam o tym plusiku na początku jeszcze. Kliknijcie sobie go, jeśli chcecie odebrać sobie fajne bonusy. Jeśli wpiszecie tutaj kod IVERO, dostajecie darmowe 2 zł 10 groszy, jeśli jeszcze nigdy nie używaliście kodu na tej stronie, oraz plus 10% do doładowania konta i to już jest przy każdym użyciu tego kodu. Także klikacie sobie tutaj aktywuj, po lewej stronie są metody płatności, wybieracie sobie tą, która wam najbardziej odpowiada, wypełniacie dane i klikacie tam później zapłać. To jest cała filozofia, to sobie zamykam X-em i przechodzimy do tworzenia pierwszej bitwy. Także klikam tutaj nowa bitwa, no i rozpoczynamy. Na początek może jakieś 3% monster, razy 3. Do tego niech będzie 3% bridge, to też razy 3 sobie weźmiemy. Jeszcze tutaj może być 4% lore, razy 6 powiedzmy. I do tego 1% gamma doppler. Taka bitewka 929 zł nas kosztuje. Tworzymy sobie, za chwilkę weźmiemy sobie tutaj bota, także mamy 13 skrzynek, słuchajcie. No i mam nadzieję, że bitewka będzie ciekawa. Rozpoczynamy sobie to od tych monster mashupów. Pierwsza skrzynka daje nam wlepę. No trzeba się tutaj przygotować, bo to będzie częsty widok na pewno na tej bitwie. Same wlepki tutaj będą wypadały. Może jakiś jeden lepszy skinek nam wypadnie, no zobaczymy. Póki co monstery same wlepy nam dały, botowi tak samo. Teraz mamy naruszenie kwarantanny AWP-kę, 3% na nią. No i z pierwszej skrzynki wlepa 360 no scope. Druga skrzynka daje nam to samo. No i teraz jeszcze trzecia. Zobaczmy jak tutaj. No i też wlepa. No to teraz 4% na lora mamy. Zobaczmy jak z tych skrzynek pójdzie. No ich dosyć dużo tutaj wybrałem, bo aż 6. Także może z którejś jakaś koska poleci, albo chociaż coś innego. O, jest! Odwet akwamaryjny, 218 zł. Fajnie. Następna skrzynka, no Good Knife, kurczę, przeleciał, tak. Aj, no gdyby o jedno wyżej było, to już mielibyśmy kosę. This is fine, wlepa wypada. Dwie ostatnie skrzynki Good. Patrzymy sobie. No z tej nic nie mamy. I ostatnia. 4% lore, patrzymy, no też lipa, też wlepa wypada, no i teraz jeszcze 1% gamma doppler, no gdyby tutaj koska wypadła na 1%, byłoby fajnie, no rękawice bot Michael dostaje, no ja nie mogę, no 7 stówek, no i co, i bitewka przegrana teraz, kurczę, ostatnią skrzynką akurat bot musiał tutaj trafić rękawice, no nic, 9,28 cashbacku mamy, no i 2006 zł, także tworzę kolejną bitwę sobie. Teraz dajmy może więcej tych 4% lore. Dajmy sobie ich jakoś 8. To mamy 760 zł. I do tego dajmy. O, tu jest 1% White Lotus też. Zapomniałem o tej skrzynce. No, kurczę, no 541 zł. Dosyć droga ta skrzynka. Może wezmę zamiast tego 2% gamma doppler. 1100 zł, taka bitwa. I znowu tworzymy to w trybie klasycznym. Później już najwyżej weźmiemy underdog za trzecim razem, jeśli to nam nie pójdzie. Wezmę tego samego bota. No teraz czas na rewanż. Czas na rewanż, ewidentnie musimy tą bitwę teraz zwyciężyć. Na początek wlepa 13 groszy. Druga skrzynka daje nam to samo. Też 13 groszy. Bitwa za 1185. No kurczę, fajnie byłoby tutaj jakiegoś lepszego skina dostać. No te procenty szans wiadomo są małe, żeby tutaj coś takiego wypadło nam. Ale nie są takie znikome, no kurczę, zawsze coś da się tutaj na pewno takiego trafić. W poprzedniej bitwie przynajmniej tego kałacha mieliśmy. Tylko że ten bot musiał dostać rękawice. No tutaj kałacha dostaje teraz bot. Dwie skrzynki, 4% lore. No tutaj Hyper Beast, ale to niestety i tak za mało, żeby prowadzić tą bitwę. Teraz też tylko wlepa, no i ostatnia nadzieja w tej skrzynce. No tutaj musi nam coś dobrego wypaść, żebyśmy wygrali. Niestety, niestety wypada wlepa, 42 grosze, no i 820 zł nam zostało. Klikam nowa bitwa, teraz już będzie tryb underdog. Chociaż jak teraz stworzę w trybie underdog, no to pewnie tak się złoży, że akurat przegramy po raz kolejny. No teraz myślę, że bitwa all in już pójdzie. 5 skrzynek, 2% lore, 5 skrzynek bridge.
I co jeszcze możemy dać do tego? 1% lore też niech może będzie, razy 5 720 zł, 3% bridge, tutaj już razy 5 nie możemy dać, no to damy za tyle ile możemy, czyli 3 skrzynki. 18 rund łącznie, tryb underdog, słuchajcie, bierzemy i myślę, że no może dobra, na 3 graczy sobie to utwórzmy. Zaraz tutaj wybierzemy sobie boty. No i to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku najprawdopodobniej. Raczej może być ciężko tutaj sobie to zwyciężyć, ale mam nadzieję, że wygramy, no bo gdybyśmy wygrali, to przynajmniej nie kończylibyśmy tego odcinka z niczym, a tak no to zostaje nam tylko 25 zł. Ale no to się wiąże z tym, że mieliśmy właśnie te bitwy ze skrzynkami ryzykownymi. No tutaj jednak te procenty szans są bardzo małe, żeby sobie coś dobrego trafić. Dlatego też ciężko zwyciężyć te bitwy jest. Boty jak widać miały trochę większe szczęście. O, bot Alex trafia Shadow Dodgersy. Być może ta ostatnia bitwa da nam wina. No zobaczymy. Jak na razie idzie to dobrze. 63 grosze, 63 i 794. No gdyby ten bot jeszcze coś lepszego dostał, to byłoby fajnie. Mam taką nadzieję, że coś tutaj mu wypadnie lepszego. Póki co wlepki same. Jedyne co było lepsze, to bot Alex te Shadow Jersey trafił. No i kurczę, tutaj AWP-a, to jest zły scenariusz. Oby ten bot Rosso coś dostał, bo jeśli nie, no to przegramy tą bitwę i bot Rosso zwycięży. No dobra, 1% lore. Może tutaj koska poleci dla bota Rosso. Bardzo bym się cieszył, gdyby on dostał sobie kosę. Bot Alex dostaje 915 zł teraz, 121, no kurczę, Shadow Dodgersy dla nas, ja nie mogę, no. No to ładnie. No to już teraz raczej przesądzony wynik, bo Rosso tutaj zwycięży. No kurczę, gdyby to był tryb klasyczny, to jeszcze mielibyśmy szansę to wygrać, bo w tym momencie to ja nawet prowadzę, także 955 zł mamy. No i trzy ostatnie skrzynki, 3% bridge, no to już nie zmieni na tyle, żebyśmy jeszcze tutaj coś wygrali. Wygralibyśmy najprawdopodobniej, gdyby to był tryb klasyczny. No trudno. Cóż, cóż można powiedzieć. Ostatnia skrzynka. Możemy sobie tylko dokończyć oglądanie i tyle. No właśnie. Bo Rosso zwycięża. Ile tutaj on wygra w ogóle? 1875. No to byłby nasz win, gdyby to był tryb klasyczny. Zostaje nam tutaj 33 zł. No ja słuchajcie, będę ten odcineczek kończył. Wy zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. I do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!